19 maja w czwartek o godzinie 13 w naszej placówce w Zespole Szkół Specjalnych imienia Jana Brzechwy w Kędzierzynie Koźlu w dzielnicy Kłodnica odbędzie się konferencja z cyklu Słodko-gorzki świat osób niepełnosprawnych. Jest to już trzecia z kolei tego typu konferencja. W tym roku będzie ona przebiegała pod hasłem Gdy dziecko staje się dorosłe. W programie między innymi wykład pana Wiesława Sokoluka, psychoterapeuty, pedagoga, autora książek o zdrowiu, prelekcja naszej terapeutki z Zespołu Szkół Specjalnych dotycząca twórczości artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Zapraszamy wszystkie osoby, którym bliska jest ta tematyka, do wzięcia udziału w konferencji. Zapraszam 19 maja w czwartek na godzinę 13 do naszej placówki. Do zobaczenia.